Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w najbliższy weekend, w sobotę i w niedzielę na suwalskim lotnisku odbędzie się motoshow. Impreza dla miłośników motoryzacji, ale nie tylko. Można miło czas spędzić po prostu z rodziną, bo też również będą imprezy niezwiązane z motoryzacją. Dlatego serdecznie zapraszam do wzięcia udziału. I nawiązując do przyszłej imprezy motoryzacyjnej, dzisiejszy odcinek właśnie będzie o tym, jak, do jakiego stopnia możemy zmodyfikować czy też stuningować nasz pojazd. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Każdy z kierowców chyba chciałby, aby jego auto czymś się wyróżniało na drodze spośród innych takich samych samochodów jeżdżących po drodze. Na tym właśnie polega tuning. Sam tuning dzielimy generalnie na dwie części. To jest tuning optyczny, czyli to, co widać na zewnątrz, ale również i w środku też jak najbardziej modyfikacje są dopuszczalne, oraz tuning mechaniczny, czyli wszelkie ingerencje w układ napędowy, zawieszenie, hamulcowy, i to już jest poważniejsza sprawa. Jeżeli chodzi o tuning optyczny, zawsze modyfikując auto, dodając jakieś elementy do niego, trzeba zawsze brać pod uwagę, czy w momencie, kiedy przerobimy taki samochód, będzie spełniał przepisy, które obowiązują na ten czas, prawda? Czy te nasze auto po modyfikacji przejdzie obowiązkowe badanie techniczne. I to jest podstawowa rzecz, którym musimy się kierować, wybierając poszczególne elementy, czy też czasami ujmując pewne elementy z fabrycznego auta. Najszybszym tuningiem, gdzie efekty widoczne są natychmiast, jest oczywiście tuning optyczny. Najczęściej stosowany przez kierowców to jest przyciemnianie szyb. I tutaj w tej kwestii oczywiście również są przepisy, które to normują. I tak nasze przepisy przewidują, że dla szyby czołowej na przykład minimalna przepuszczalność światła to jest 75%. Dla szyb przednich, bocznych jest to minimalna przepuszczalność rzędu 70%. I tych szyb absolutnie nie należy modyfikować, gdyż w dzisiejsze auta one już mają przyciemnienie, które ledwo spełniają te kryteria. Dlatego jeżeli jakąkolwiek folię dołożymy do tych szyb, już te szyby nie będą spełniać tych norm. A wiąże się to z tym, że przy jakiejś kontroli policja również jest wyposażona w przyrządy, które mierzą taką przepuszczalność. Jeżeli zajdzie takie podejrzenie, policjant ma prawo zbadać taką szybę i ewentualnie zatrzymać nam dowód rejestracyjny. Co do pozostałych szyb, nie ma tutaj obostrzeń. Od słupka B do tyłu absolutnie możemy przyciemniać, do praktycznie możemy nawet i kawałek blachy sobie wstawić. Jedyna rzecz, którą musimy pilnować, to szyba nie może odbijać za bardzo światła słonecznego, czyli takie folie a la weneckie lustro są niedopuszczalne, gdyż może dojść do oślepiania innych kierowców. Następną modyfikacją, jaką przeprowadzają często kierowcy, jest to zmiana żarówek w reflektorach głównych samochodu. Otóż każdy reflektor jest przystosowany do danej żarówki o danej mocy. Oczywiście pasują żarówki może mocniejsze, więcej wat mają, więcej światła emitują, ale proszę pamiętać, że to już jest niedopuszczalna modyfikacja, gdyż po pierwsze narażamy się na skutki prawne typu w przypadku kontroli policji, czy też podczas przeprowadzania badań technicznych możemy nie zostać dopuszczeni do ruchu, ale możemy oślepiać innych kierowców samochodów, ale też możemy i zaszkodzić technicznie swojemu autu, gdyż taka żarówka o większej mocy oczywiście pobiera więcej prądu. W większym natężeniu być może nasza wiązka elektryczna, która doprowadza prąd do żarówki, może tego nie wytrzymać,
może dojść do stopienia, zwarcia i w tej konsekwencji narażamy się oczywiście na koszty. Absolutnie niedopuszczalne jest też wkładanie tak zwanych, w cudzysłowie powiem, żarówek ksenonowych do zwykłych reflektorów. To już jest zupełnie karygodne i też wytłumaczę dlaczego. Oprócz zniszczenia samego reflektora plus zniszczenie wiązki elektrycznej, bardzo szkodzimy innym uczestnikom ruchu. Proszę pamiętać, że samochody ksenonowe, fabrycznie wyposażone w takie reflektory i żarówki, one mają automatyczną korektę wysokości snopa światła. W przypadku, kiedy włożymy do zwykłego auta, który ma ręczną regulację tej wysokości, ten proces nie zachodzi sam. Światła ksenonowe są bardzo mocne, dlatego też te samochody właśnie wyposażone fabrycznie w takie reflektory mają automatyczną korektę wysokości świecenia. W momencie, kiedy włożymy taką żarówkę do zwykłego samochodu, podczas jazdy samochód podskakuje i cały czas puszcza snopy światła wyżej niż powinien i tym samym oślepia jadących z naprzeciwka. Kolejnym elementem, którym często poddawane są samochody, jest to oczywiście wymiana kół, całych kół, felg, opon. Dodajemy szersze opony o niższym profilu. Często czasami też kierowcy chcą skrajnie wyróżnić się na drodze i rozstaw kół również zmieniają, dodając podkładki dystansowe, które montuje się między piastę a tarczę koła. I w tym momencie możemy dojść do takiej sytuacji, że opona nam wystaje poza obrys z błotnika. I taką rzecz też przepisy właśnie normują, gdzie w przepisach możemy wyczytać, że opona nie może wystawać poza obrys błotnika. Jeżeli jesteśmy przekonani do tego, że nasze auto zdecydowanie lepiej wygląda i opona wystaje, na rynku są zazwyczaj dostępne zestawy do poszerzania właśnie błotników po to, aby właśnie być zgodnie z przepisami. Duża popularność pojazdów typu SUV terenowych, uterenowionych również skłania takich kierowców też do wyróżnienia się w postaci montażu tak zwanego kangura. Kangura, czyli orurowanie z przodu, czasami z tyłu. Nie możemy sobie pospawać takiego orurowania sami z rurek stalowych wedle naszej fantazji. Elementy musimy zakupić, elementy muszą mieć homologację. Czemu to jest takie bardzo ważne przy tych właśnie orurowaniach? Każdy pojazd jest projektowany, ma jakieś strefy zgniotu, prawda? Przeprowadzane są testy zderzeniowe z udziałem samochodów, manekinów. I takie auto dostaje homologację, że jest bezpieczne, zgodne z przepisami. Dodając taki element, drastycznie zmieniamy charakterystykę całego przodu. Inaczej to się w ogóle wszystko zachowa przy kolizji, przy kontakcie, nawet z pieszym, bo takie testy też są przeprowadzane, jak pieszy podczas wypadku zachowa się na takim samochodzie. Dlatego taki element musi mieć homologację, aby spełniał wszystkie normy. Takie orurowanie zawsze jest dedykowane do danego modelu samochodu. O samej zmianie wyglądu karoserii, dodania jakiegoś spoilera, zmieniamy też czasami całe zderzaki z dyfuzorem innego kształtu. O tym generalnie przepisy nie mówią. Mówią jedynie to, że zderzak na przykład ma być pewnie zamocowany. No i tak tym trzeba się kierować. Mówiliśmy o przednich lampach, powiedzmy też o tylnych lampach. Też przyciemniamy te tylne lampy niejednokrotnie. Też według przepisów po przyciemnieniu jasność tego światła nie powinna się w ogóle zmienić. Też niektórzy wymieniają całe klosze, reflektory tylne z tradycyjnych, z tych fabrycznie montowanych, na przykład na jakieś LED-owe. Tego na rynku jest cała masa, też wybierając taki reflektor, kierujmy się tym, czy ma dopuszczenie, czyli ma homologację dopuszczającą do użytkowania na drodze, bo to jest podstawowa rzecz. Zmieniając auto,
to, że walory estetyczne jedno, ale bezpieczeństwo to jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy się kierować. Do tuningu optycznego również zaliczamy modyfikację wnętrza samego. Możemy wymienić sobie fotele na sportowe, lepiej trzymające na bokach. Oczywiście też kierujmy się marką, renomą producenta, no i oczywiście homologacją. Kierownica, taka sama sytuacja. Sportowa kierownica z homologacją, przeszła testy, możemy zakładać. Generalnie zmieniając wnętrze, jedyna rozsądna uwaga to ma nam taka rzecz nie przeszkadzać, ani nie ograniczać widoczności z miejsca kierowcy. No i doszliśmy do tuningu mechanicznego. Temat rzeka, poczynając od silników, aż po końcówkę rury wydechowej. Najszybciej modyfikowana rzecz, czyli układ wydechowy. Tutaj przepisy mówią o pewnej głośności, którą samochód ma nie przekroczyć, oraz o tym, że układ wydechowy powinien być zakończony tłumnikiem. Niejednokrotnie Państwo pewnie słyszeli na drodze przejeżdżający, wyjący, ryczący samochód i zastanawialiście się, jak przeszedł taki auto badania techniczne. Ja też się nad tym czasami zastanawiam. Pewnie, że może i agresywniej to brzmi sportowo, no ale może nie o drugiej w nocy pod blokiem. Też w układzie wydechowym nie wolno demontować katalizatorów, filtrów DPF, gdyż normy spalin, mimo wszystko, że pojazd jest zmodyfikowany, musi spełniać. I oczywiście silnik, kierowcy chętnie podnoszą sobie moc w swoim fabrycznym silniku. Najistotniejsza rzecz, aby emisja spalin po modyfikacji nie przekroczyła dopuszczalnych norm. Nie będę się mówił tutaj o tuningu elektronicznym, mechanicznym. Po prostu dla przepisów silnik ma spełniać określoną emisję spalin. Szanowni Państwo, generalnie tuningując, zmieniając nasze auto, zawsze kierujmy się tym bezpieczeństwem, czy po takiej modyfikacji nasz pojazd będzie spełniał wszystkie obowiązujące normy i przepisy. A takie przykłady, gdzie wyobraźnia kogoś poniosła, zobaczą Państwo na materiałach znalezionych w sieci. Zapraszam do obejrzenia. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Fajnie się wyróżnić czasami na drodze pewnym elementem. Czasami jedna rzecz potrafi zupełnie zmienić nasze auto. Także widzimy się w weekend na lotnisku. Do zobaczenia. Dziękuję. Zaraz to przejdzie. Poczekaj, aż zmokniesz.